dzisiejszym odcinku widzowie, powiem wam o nowościach, które przyniosła ze sobą aktualizacja zawartości 19.10, która weszła dzisiaj do gry, ale zanim to zachęcam was do zostawienia suba na tym kanale, strzelenia łapeczki w górę pod odcinkiem, no i możecie napisać również jakiś komentarz, a my już lecimy do odcinka. Także jak samo Epic Games napisało, przystanek pizza w wykrzywionych wieżach nie jest już przysypany śniegiem i z jego pieca bez przerwy wychodzą kolejne pizze. Znacie porozrzucane po wyspie pudełka imprezy z pizzą, a następnie rzucicie jednym, by od razu zacząć ucztę razem z udziałem. No i właśnie w taki sposób pizza zostaje dodana do Fortnite'a i każdy z pudełek właśnie tej pizzy, która nazywa się pizza siorbo-grzybowa, zawiera 8 kawałków. I co ważne, można jeść tą pizzę do momentu uzyskania 100 punktów zdrowia i 50 punktów osłony. Oczywiście ten nowy item możemy znaleźć w Creative, w rzutach zaopatrzenia po wyeliminowaniu lamy. Będzie ona również w skrzynkach lub porozrzucana na podłodze jak to wszystkie itemy oraz będziemy mogli ją kupić od NPC-ta na Tilted za 50 golda, który nazywa się Tomato Head. Także w tym momencie widzowie widzicie z gameplayu, który dla was tutaj przygotowałem, że tą pizzę można znaleźć i na ziemi, jak widzicie po wylądowaniu ją znalazłem. I można ją również znaleźć z lamy, tak jak wam mówiłem wcześniej. Właśnie z niej wypada pizza, możecie to zauważyć. Impreza z pizzą, tak się nazywa ten item. I teraz jeszcze wam przedstawiam, jak on działa, jak można się nim leczyć. Także widzę kolejny nusik będzie. Oczywiście zmiana trochę na competitive, która w sumie dużo wniesie dla pro playerów i graczy, którzy grają turnieje i inne arenki. Jak samo Epic Games pisze, w przyszłym tygodniu dostosujemy Spider-Man Web Shooters, czyli to są, wiecie, te rękawice Spider-Mana do 20 strzałów zamiast 80 w competitive. Ta mniejsza liczba zachęca graczy do podejmowania bardziej strategicznych decyzji dotyczących tego, kiedy użyć przedmiotu, jednocześnie zachowując przydatność jako potężną mobilność. Także jak z tym słyszycie, Epic Games będzie nerfić właśnie Spidermana na competitive. No i jeszcze widzowie, ostatni newsik, nie jest on stricte z aktualizacji, która dzisiaj była w Fortnite, ale powiem wam, jakie są statystyki, że dostaniecie daną broń od Klombo i macie 60% szans, że dostaniecie zielony item, 25% szans, że dostaniecie niebieski item, 10% szans, że dostaniecie fioletowy, czyli epicki item i 5% szans, że dostaniecie legendarny item. Oraz macie 70% szans na dostanie legendarnego SMG. Także jest to w sumie dość mało. Także to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście przepraszam, że tak mało odcinków się pojawia, w sensie 2 dni rzędu nie było, ale po prostu mam dużo nauki, także nie mogę w 100% robić filmów. Ja już dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i cześć.